11 września wspominamy świętych męczenników Prota i Hiacynta. Prot i Hiacynt to święci męczennicy rzymscy z III wieku. Wiemy o nich niewiele, choć o ich kulcie zaświadczają wczesnochrześcijańskie dokumenty liturgiczne. Święty papież Damazy obu męczenników rzymskich nazywał braćmi. Nie wiadomo jednak, czy w tym sformułowaniu chodzi o więzy krwi. Prawdopodobnie byli służącymi świętej Eugenii Rzymskiej, którzy wraz z nią udali się do Egiptu, gdzie biskup Elipiusz ochrzcił ich. Było to w czasach prześladowań chrześcijan przez cesarza Galiena. Około roku 262 obaj zostali wysłani przez świętą Eugenię do młodej Rzymianki imieniem Bazylia, by ją pouczyć i ochrzcić. Zostali wtedy pojmani przez pogan, którzy usiłowali przymusić ich do złożenia ofiary bożkom. Kiedy święci weszli do pogańskiej świątyni, figura bożka spadła i roztrzaskała się. Nie ma pewności, czy Prot i Hiacynt zginęli przez ścięcie, czy przez spalenie. Obaj święci męczennicy czczoni są zarówno przez katolików, jak i prawosławnych. W roku 1845 w katakumbach Bazylii przy Via Salaria archeolodzy odkryli grób świętego Hiacynta z dobrze zachowanym napisem. Jego ciało było zawinięte w resztki drogocennego materiału. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem modlitwę świętych męczenników, Prota i Hiacynta, którzy za nami orędują, i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.